Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina Zylu, jest Młodeczka. Jestem! I słuchajcie, ostatni odcinek nam przepadł. Jak ktoś nas nie śledzi na Facebooku, to nie wie, ale... Takie nie bało i się zepsuło. A podobno wraz z rozwojem gry jest coraz gorzej. Tak, jest szansa na to, że to trochę poprawili, bo właśnie wrzuciłam posta a propos tego, że gra się zepsuła. Jeszcze się w ogóle zrąbała grafika ostatnio. Był problem, znaczy zresetowały się ustawienia graficzne, bo był tam. A tak jak to się nazywa? Patch. Tak, był patch do gry i update i on zrąbał. Możesz we mnie wchodzić? Po polsku to będzie aktualizacja. Tak. Róbmy polski język, a nie tylko po angielsku. Chodźmy do Jade. Ja nie jestem dokładnie pewna, w którym momencie gry my się widziałyśmy z wami po raz ostatni. Wydaje mi się, że troszkę wcześniej się z nami widzieli, tam, bo tam był mój przypał ze skakaniem. Możesz opowiedzieć. Tak. Słuchajcie, stałyśmy na górze, samej górze budynku. Razem z bratem Jade. Mhm. I motyw był taki, że on tam prawie spadł i my go tam musiałyśmy łapać. No i ja nie chciałam go łapać, ale nie miałam wyboru. Znaczy nie, ogólnie to chciałabym mu zrobić scenę z 300, ale się nie dało. Natomiast mówię do Młotki, Młotka skaczemy, nie? A co Młotka zrobiła? No i miałyśmy skoczyć na 3-4, nie? No więc cofnęłyśmy się, bierzemy rozbieg i oczywiście heheszkowo zatrzymuje się przed tym... przed krawędzią. Myślałam, że Młotka zrobi tak samo, ja patrzę, a Młotka leci na dół. Jak to było? Ja myślałam, że będą jakieś worki! No, ja myślałam, że będzie jak w Assassin's Creed, że tam jakiś wóz z sianem, albo worki, albo coś tam. A ja po prostu się tak głupio zabiłam. Chociaż nie, nie zabiłam się, po prostu mnie cofnęło na dach. Kochanie, to jest Techland, a nie Ubisoft. Więc dzięki Bogu, aczkolwiek po tym, co się wydarzyło po ostatni... pozdrawiamy twój telefon. To? Zebrało chyba twój telefon, Misiu. O, to ci przepraszam, nie powinno, bo nic się w sumie z nim nie działo, ale go przestawię. Ale telefon i tak możemy pozdrowić. W ogóle dziś pobiegłam, zostawiłam ci w tyle, wiesz? Tak, wiem, bo ja, że tak powiem, mam mały problem z bieganiem na tej klawiaturze. Ooooo! Mam małego shifta i ciężko mi w niego trafić. Jeszcze ja się już podbierałam po drodze. Dobrze. Tak, ja już tam było, zaraz będę. Jeśli dobrze pamiętam, był zamknięty z obu stron, ale w pewnym momencie się po prostu otwiera. Znaczy otwieramy z jednej tutaj, kochania. To z tej otwierałyśmy. Chodź. Idę do ciebie. Ja pobiec naokoło. Cóż, blondynka, nic za to nie poradzisz. Ale przynajmniej ładnie otworzyłam. Hej, chodź tu. Coś ty taka znerwicowana. Ale z drugiej strony już otwarta, a było zamknięte. Widziałaś, jak tyłeczek ładnie wypięła? No nas zachęca. A, jeszcze jedna ważna rzecz w fabule. Kazaliśmy się naszym szefom za przeproszeniem pierdolić. No. Dobrze, że za przeproszeniem, bo... bez przeproszenia byłoby słabo. Jade, muszę ci coś powiedzieć. Jade, muszę cię sprzedać. Nope. Jade, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Jade, to zajmie tylko sekundę. Jade, porozmawiaj ze mną. Zauważyłaś, jak nasza postać się otarła o jej tyłek? Zauważyłam. Nie będziemy jej mówić, że ten... Ale ja jej chcę powiedzieć. Nie, 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 to jest tajemnica. Ja muszę z nią porozmawiać. Jade. Nie. Jade, ja muszę z tobą porozmawiać. Jej nie będę poświęcać. Jade, gdzie są? Szlak. Ja nie chodzi o poświęcenie, tylko wiesz, znając fabuły wszelakich gier, wyjdzie na to, że oni ją porwą na oczach, bo ich jeszcze powiedzą, że ją wystawiłam. Więc ja chcę sobie z nią to wyjaśnić. Jade, chcę z tobą porozmawiać. Nie widzisz, że jest zajęta? Dobij go, bo cię sprzeda. Nie trój dupuj, Młotka. No i nie dobi. Powinien się smażyć w piekle. Musimy... cholera. Gdzie ona pobiegła? Jade się teleportowała. Jade, muszę z tobą porozmawiać. Przecież jej nie ma obok ciebie, to co do niej gadasz? Nie szkodzi, ale żeby nie było, że nie mówiłam. Bo nie mówiłaś. Ech. Ilu bandziorów jest w środku? Miałam tylko tych, którzy poszli za Bahirem. Ale na pewno... Muszę sobie na G11 ustawić tryb biegania. Nie wiedziałam, że mogą sobie tak wyjść z kanałów.
Kinuś pobiegło coś za tobą. Aj, się spierdzieliłam. Jak kurtynka ostatnia. Dzień dobry. No bo on tutaj biega za nami taki, Louis. No tam... fucking. Kurde, i oczywiście w drabinę nie trafiłam, nie? Coś mnie obrzygało chyba. Tak. Obcięłam komuś głowę. Kim, gdzie jesteś? Na dachu. Zabiłam tych, którzy na nas tak pluli. To było głupie. Pomóż. No, bardzo głupie już. Czemu mnie kopnęłaś, zanim mi pomogłaś? Próbowałam przyciski. Kinu. Nie, kochanie, to przez przypadek przecież. Przyznaj się, że chciałaś mnie dobić. No, czy nie? O, wyjdź, wyjdź. Mnie tam nie ma. Dobrze. Nie biją, bardzo nie biją. Chodź do mnie. Co za Louis, złaź ze mnie. Chodź do mnie. Nie bój się, bije z zombie, już idę. Ja się nie będę z nimi tłuc, bo mi dokuczają. Są silniejsi. Chodź. A to jeszcze sprawdzasz. Czekaj, mojego super zmysłu RPGowego. Obawiam się, że tutaj już nic nie pozbierasz, bo mamy tak jakby pozbierane. W szkole widziałem Tahira. Nie zebrałam stróbka, a ty mi włączyłaś animację. Jestem w środku. Posprawdzaj klasy. Najpewniej zapasy trzymają właśnie tam. Gdzie się polazła już? Żargon wojskowy jest dość prosty. Nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem. O, tu coś jest. I tam coś jest. I jeszcze tu. Powiedz mi, po co w świecie zombie jest taka... Nie wiem, takie parcie na hajs? Przecież tak sobie za to nic nie kupię. Wszystkie sklepy są zamknięte. No bo... Jezus Maria. A ci miałam lompę sprzedać, nie? Ja pierdzielę, byś kurwa łeb zgniała z pokoju obok, nie? O, tym się włączało latarkę. O, popatrz, mamy lekcję anatomii. Przyjrzyj się dobrze, bo tutaj mamy napisane, jak trupy zabijać. Ja. Nic nie ma w szafie. Szkielacik! Powiedziałbym, że podobny do ciebie, ale nie ma tak wielkiej dupy. O, tutaj byłam, bo to moje rysunki są. Dobra, się nie pierdzielam, biegnę za tobą. Aha. Biegniesz przede mną. Biegnę za tobą, więc pobiegnę przed tobą. Wtedy nie wejdę. Tak. Jak tu nie wejdę? Ja wszędzie wejdę. I wszystko ukradnę. Jedno, że on się tak nie brzydzi. Ruszcie się, cholerne łajsy! Nie mamy co no już. A nie uśmiecham się zostawać tu na noc. Nie powiem się, że nie. Ja bym została. Tu na noc? Tak. Nie. Szafeczki jeszcze trzeba sprawdzać, słońce. A ty myślisz, że co robię? No tak przeszłaś. O, opita, no przecież stoję obok wzruszona. Ciebie. Kotek, ty mnie dzisiaj nie widzisz. Ja dzisiaj jestem zakręcona, to wszystko przez to, że wczoraj imprezowałam. No, Motka w ogóle imprezowała cały weekend. Oj, nie cały weekend, ale imprezowałam trochę dużo jak na mnie. Zważywszy na to, że jestem nie imprezowa, to... Biorąc pod uwagę to, że wczoraj nie piłaś, to nie nazwałabym tego imprezą. Ale i tak wróciłam zmęczona. To nie wątpię. Ja? Nikt. A, to ja poszukam. Kochanie, ale chodź tu, bo gościa znalazł. Czemu nie mogę? Ale mi sprzedał lompę. Jest to jakieś blokowanie albo dodżowanie? Nie wiem, miałbym to sprawdzić przed nagraniem. A, to już mnie nie sprawdziły. A przydałoby mi się bardzo. Przydałaby się apteczka. Dobra. Już. Gdzie ty z nim jesteś? Ja jestem tu... Myślałam, że są z dwoma, ale całe szczęście ten drugi to byłaś ty. Dzięki. Ja bym miał całkiem... Mi się broń zepsuła, więc musiałem ją naprawić. Odpadła mu głowa.
No bo walczę sierpem. Ja też. Byle co. To ja sobie przeszukam skrzyneczki. Nic nie ma, jak zwykle. To nie antyzyno. Czekaj, ja miałam sobie... A, bo to jest mołotow. To, aha, tutaj zmieniam nóż. A tu zmieniam rzeczy, które mam pod ręką. No i najsuper. Aha, bo sobie buteleczek nie wstawiłam. No to już wiem. Czy miałam mały problem ostatnio? Bo mogę sobie zrobić fajną broń. Nie, a ty mam buteleczki. Wspomagacze. Nie da naprawić, ale żeby to zrąbała. Nie. Wybierz... Dobrze, wybierz. I czy ja teraz mogę to wypić? Mogę to wypić, teraz mogę się dragować. Dobra. Natomiast ja mam pewien problem, bo sobie zrobiłam fajne ulepszenie na broni, która zaraz mi się spierdzieli. Nie. Apteczka tu jest słońce, znaczy gaza do apteczki. To ja sobie jeszcze zobaczę. Mi się nie po... Ktoś tu dnes wie. Uh-huh. O, chyba jednak nie. Rozumiem, że to ty rzuciłaś. Nie. Popełnili samobójstwo. Ale stary! Rozumiem, że może być ktoś wkurzony, jak ci wejdzie do kibla, ale bez przesady. I tam. Ja pierdzielę. Może zatwardzenie miał, wiesz jak jest. No wiem, ale mimo wszystko. Nie jadł grochówki twojego taty i... Obrażony, że niepoczęstowany. Myślałam, że twój tata obrażony, że nie zjadł. No, z tym poszło całkiem przyzwoicie. Ja bym sobie broń muszę zmienić. Nie mogę podnieść tej broni. Rusz dupę. A, bo się wbiło w komputer! Co ty tam robisz? No bo mi się w biurko wbił sierp, nie mogę go podnieść. No daj! Już. Ja miałem młotek kowalski, myślisz, że to tego Konrada? Zobaczmy na wzory, co tu jest. Nie, młotka, idziemy dalej. Oj no weź, to piszecie nie. W komentarzach, bo ja nie mam czasu patrzeć. Jak coś to umie w komentarzach. W końcu matura z chemii mi się do czegoś przyda, a tu proszę. Jednak nie. Nawet w grach nie mogę sobie poczytać. Widziałaś jakie ładne arty? Kochanie, a widziałaś jakie ładne zombie? Aaaaaj, nie umiesz zwiedzać szkoły. O kurde, ile ich tu jest. Rzeczywiście jednak są ważniejsi. Wiesz, wolę te arty, które ja robię z krwi, niż te, które tam ktoś robił. No i teraz dzieci twórców rysowały arty piękne, a ty nie potrafisz docenić. Już nigdy nic nie dostanę od Techlandu. Też tak myślę. Ale pozdrawiam Techland i dzięki za DLC. Czemu ja nie dostałam DLC od Techlandu? Bo cię nie lubię? A to luję. Okej. Ich jest tu trzech, wiesz o tym. Ich się dało zrobić... Ich się dało zrobić po cichu. Co chcę ich zrobić po cichu, jak można im na przykład odciąć głowę? No można im było odciąć głowę od tyłu, wtedy wiesz. Jest jeszcze trzech. Znaczy w sensie teraz ich jest trzech. Ich tu było czterech. Ale skarbie, uwierz mi, nie dało się ich zrobić po cichu. Ostatnim razem, jak tu byliśmy, bo my w tym momencie kończyliśmy odcinek, to ja stałam... Znaczy, uleczyłam się apteczką. A ja niechcący rzuciłam tak, mołotowa. Tak, młotka rzuciła we mnie mołotowem, nie? Niechcący, bo chciałam butelkę wypić. Tak, i mnie prawie spaliło. Broń nieskuteczna, fucken! O tak... Króluj, bo ja... Tak jakby trzymam dwóch na sobie, a tego długo nie przeżyję. Spoko, staram się jakoś ogarnąć temat. Wydaje mi się, że dziś były uniki do dodżowanie. Dobra, sklepałam jednego, idę ci pomóc. Gościu dostaje czymś w łeb, gra sugeruje, że coś się odbiło od
tego, co on trzymał w łapie, nie? No, kuwa, na pewno. Dobra, ważne, że są martwi. A my jesteśmy całkiem żywe. No. Szafa do otworzenia. Też mi dwie apteczki na tym znalazła. Alkohol. Klucze jakieś tutaj są, ale nie mogę ich podnieść. No, to są chyba te klucze, które nam zaraz będą potrzebne. Jeszcze jakieś dragi znalazłam, a i mam brak miejsca w ekwipunku. Czekaj. To można rozmontować. O, tu też są klucze. No może trochę sierpów też rozmontuję w takim razie, albo noży, bo tym nie umiem walczyć. Nie, żebym czymkolwiek innym umiała walczyć, ale wiecie. Nie, relax, take it easy. Ja chcę młotkiem kowalskim walczyć. Aaa, znowu mi trup położył dupę. Wygląda na to, że będziemy musieli omówić to inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze w klasie C. Piwnica jest dość spora. Znajdź klucz. Spotkamy się na dole. To sobie nam tabletę zapodać. O, baterie. Przydadzą nam się. To co, motka, po nagraniu się bawimy? A jak? O, to są te klucze takie, o, do znalezienia. To już ukradłam jak coś. Smaczne i tablety. Dziękuję. Lecimy dalej. I szafa do obrobienia. Bo czy my tędy przejdziemy? Piękne rysunki zwierzaczków. A gdzie my kotek mamy się? Aha. Da się jakoś włączyć mapę, tak żeby była cała? Pewnie pod M. A, tu jesteś, no to super. A. Podejdź tu. Aha. To ja zbieram klucze, a ty co? A ja otwieram drzwi. Wiesz, myślisz, że jak co, że jak jesteś taki rozebrany, to mnie podniecasz? Cofnij, bo tam są rzeczy do ukradnięcia. Spokojnie, kochanie. Ja proponuję na początek zabić wszystko, co może nas zajść od tyłu. I dopiero się bawić w okradanie. Nawet by nas nie zauważyli. Ciekawe, skąd to zombie miało w szkole alkohol. Zwłaszcza, że jak tutaj weszłyśmy, to oni się wysypali. Teraz możemy okradać dowoli. Tak, tu nic nie ma. No to czekaj. Były takie wyrośnięte i porozbierane te dzieciaki w tej szkole. Tak właśnie zauważyłam. Może to są jakieś, wiesz, akademie i te sprawy, uniwersytety. Chyba 50 twarzy Greya. Są starzy, noszą alkohol. Też bym chciała. I są półnadzy. Naprawdę chciałabym mieć podstawówkę z pełną półnagich ludzi? Jeszcze więcej baterii. Półnagich ludzi może tak. I takich, którzy mają alkohol też. O, alkohol. Ale może zombie niekoniecznie. Wejdź sobie do kibla, tam jest alkohol. Chyba, że go podniosłaś. Jest alkohol i jest coś jeszcze, bo mi się tu świeciło, albo i nie. Ja tam jeszcze miałam baterię. I baterię. I sznurek. O, odsuń się! A to ten przyjemniaczek. Tak. Wiem, co się jeszcze nie nagrało. Tam na górze, jak ten gościu wybuchał, co tym razem zabił młotkę, to on stał tyłem, ja do niego podbiegłam i sprzedałam mu kopa, żeby go odsunąć, młotka podbiegła i on wtedy wybuchnął. I też ją rozwaliło. Oj, przypadek był. Było piękne. Co mi za tobą, słońce? Tak. A tak gdzie ty jesteś? W kibelku, zbierałam rzeczy jeszcze. Aha, okej. I jeszcze tutaj w sali pozbieram sobie. Okej. Nie bym powiedziała, że zombie jest za mną, a... Bo ja myślałam, że ty jesteś koło mnie. Nie. Że poczekałaś chwileczkę. Ja zeszłam na dół. Na ciebie czekam.
już chyba byłyśmy. No tam są ogólnie tereny, które zwiedzałyśmy. To nie wiem, czemu miałam to nieobrobione. To do mnie niepodobne. Opierdzielasz. To zwiedziłaś? Poszukałaś? Tak. Przekręciłaś kurek? Oh fucker! Aj. To znaczy, że nie przekręciłaś kurka. A nie, tak jakby właśnie mi coś wybuchło w twarz. Nie, nie, nie w takim sensie. Aż tak pani dojrzała. Gdzie ty kotek jest? Aha, tutaj jesteś, dobrze. Trochę rozerwany, więc musiała być niezła impreza. A wiesz, że ze mną to nie ma na lajcie. Ale patrz, jakie mają prysznice, takie z panelami. Ja no bo tak Jade się tu wypina. Oho, Jade. No, no. Boże, Crane, ale z ciebie tupa. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy. Ej, czasami najprostsze czemu rozwiązania nie? Są najlepsze. Jade, muszę ci coś powiedzieć. Dajże Jade, to chwilę. Bardzo ważne. Plastik C4, no nie? Słuchaj, zabierz to i wracaj do wieży. Ja zajmę się tymi dupkami. To się muszę zgrywać pieprzonego bohatera. Nie zgrywaj, durnia, stawimy im czoła razem. I zaryzykujemy, że to odzyskają? Mowy nie ma. Wracaj do wieży. Do zobaczenia. Może jednak niech z nami zostanie? Jade, muszę ci coś powiedzieć. Jade, stało się coś obiecaj bardzo mi, ważnego. Musimy porozmawiać. Tak, jasne. Obiecuję. Idź już. Możesz poczekać na odpowiednią chwilę? Ale to ważne! Ty nigdy nie ogarniałaś, kiedy coś powiedzieć, a kiedy nie. Mimo wszystko wolałabym jej powiedzieć jak najszybciej, żeby nie było... O-o, chyba mnie zauważyli. Chyba. Adium. A, mam bezskuteczną broń. To naprawię go na moment, wezmę na siebie. Dobra. Tymek, ale jak ja cię kopię, to ty mnie nie kop, dobrze? Skapił od ciebie. No. O, szampon z pandą. Pozdrawiamy pandę. Czekaj, bo mi wypadł jakiś sierp, który jest jakiś dobry. To smacznego. Patrz. Ty nic nie dropi, gra mnie tylko każe. Ten sierp zamienić na ten sierp. Ja pierdzielę, weź to, rozmontuj to. To tutaj. Pewnego czasu nie potrafię ogarnąć sterowania w tej grze, nigdy z nią nie miałam problemów, nie? Oj, bo się przyzwyczaiłaś do Assassinów, Tomb Raiderów i tak no. Dalej. Ma postać zrobić coś dziwnego. Okej. Okay. Lecimy. Wyłazimy ze szkoły, nasiedziałyśmy się już przez te wszystkie lata. Ja mam dość, w życiu przy nigdy nie wróciła do szkoły. Ja może do średniej. Ja do żadnej. Nie, na studia mogłabym wrócić. Jakieś liczne ćmy. Idziemy stąd. Lubię ćmy. Idziemy stąd. Nie podniosłam rzeczów. Tam są dwa ćmy, jakbyś nie pierdoliła o ćmach, to by nie było problemów. Chciałaś ćmy, to kurwa nie masz rzeczy. Co to za Kermit? Taki zielony. Na twarz spadło chyba. O, tylko mamy noc. Nasz ulubiony czas na bieganie. Taśma klejąca podnieść. Nie mogę podnieść, nie mogę podnieść. A tak wiesz, co tam... Biegniemy na pałę. I pogadamy. No. Tylko najpierw zróbmy coś z tymi ładunkami. Widzisz? Nie! A przeżywasz noc? Ma się trzymać z dala od tego gniazda. W porządku, Jade. Spokojna głowa. Dzięki. I założę się, że nie zdążę z nią porozmawiać, jak znam życie. Oh, fucking.
Co jest? Zjebałam się z mostu. Ale mam 69 życia, przypadek? Nie sądzę. To mam nadzieję, że ja nie będę takim ślimokiem, bo mam 11 życia i będzie smutno, jeżeli się spierdzielę. A, może tutaj się przyturlam, dobra. Motka się turla. Dobra, okay, bo mi coś mi wzrosło. Punkt zwinności. Dojrzaluchu. No przepraszam, mam dzisiaj taki dzień. Wszystko przez zawsze wczoraj... taki dzień. Z burakami się wczoraj bawiłam i zostało. Nie mówię tylko o moich znajomych, tylko o wieśkim. No. A nie, to nie jest 11 życia, tylko 11 apteczek. Życia mam znacznie więcej. Właśnie mówię, że wygląda na to, że masz full życia, a mówisz, że masz 11. Bo może coś się zepsuło. Nie, tam po prostu młotka nie ogarnęła tematu. Ale wyrąbałam, jak ostatni osioł. Dzień dobry, do widzenia. Tam jest chyba koszmarek, wiesz? Taki czerwony. O Jezus, co ja zrobiłam, jak pierdała ostatnia. Czyli standardowo. Jakiś lachon mnie goni. Okej. Okay. PMS, Boże, jak harczy, laska! Daj spokój! Ja to nie ja zrobiłam ci dziecko! Tata! Aha, bo myśmy by miały tu. Do wieży, kochanie, do wieży. Do wieży, no to ja już jestem w wieży. Ja też! Haha! Ty czujesz? Usmażyłam ją! To dobrze. Ale się wkurza. No chodź tu, chodź tu! Nie? Nie reflektujesz? O, pot się skończył. Oj, chyba się wkurzyła na mnie. Tam jest, popatrz. Taka z PMS-em. To jest facet, młotka. To gender jakiś, bo brzmiał jak kobieta. Chodź, miał kawę przy sobie. No w takim razie hipster, jak miał kawę. Ze Starbucksa wracał. Ale kurwa, młotka, to był facet. Brzmiał jak kobieta. Tak. Wiesz co, obskoczmy sobie jeszcze sklep może. Dobrze. Na górze. Rozmawiałam z Jade. Zaniesie ma... A, bo w poprzednim odcinku tego, w tym, którym nie widzieliście, ten gościu został na dachu i dramatyzował, to mówił, że chciał mieć ładunki wybuchowe. I żeby wszystko wysłał w kosmos. Tak. O, to było. Się musiało wydarzyć coś niefajnego. Tam. Dzień dobry. Teraz mogę sprzedać. Handluj z tym. Też, to też. Dobrze, co ja ci mogę dać? Też. Tego ci nie dam, tego ci nie dam, tego ci nie dam. Jestem chomikiem, na nic nie zasługujesz, przykro mi. No to ja się trochę wysprzedam. A co sensownego? No. Ja mogę gwiazdki sobie rozmontować na przykład. O, nie mogę. To mogę mu gwiazdki sprzedać. Więc co my sobie... Zostań ninją. Trudna decyzja, co? O nie, my teraz będziemy kończyć ten odcinek, dobra? Tableta jeszcze nie zaczęła działać, a zaraz umrę. Dobrze. Także to już dzisiejszy krótszy. Ale chyba nie gorszy, nie? Trudna decyzja. Nie, co? No chyba nie. Młotka się tutaj jeszcze sprzedaje. A pojedynczo to muszę? Aha, dobra, muszę. Set wszystkie. O, jest. Czemu się nie da, żeby się... Petardy... Ten te kowały przedmioty. Kij do krykieta ci jeszcze sprzedam, masz. Że będzie przeszczęśliwa. On tak ładnie powiedział dziękuję. Masz młotek dekarski i kowalski. Teraz młotka będzie sprzedawać wszystko, tylko wyłącznie po to, żeby słyszeć dziękuję. Tak. I zwykły młotek masz, zostań cieślą. Co tam, ziom? Młotkowym zostań. Prosta siekiera.
kusi. U mnie ceny są więcej. Oferta ograniczona czasowo. Ja chcę prostą. Nie, ja chcę tasak! Będę rzeźnikiem. Chcę kup. Ej, chłopie, co? Tasak z czubkiem wymaga 9 poziomu przetrwania. Nie. I tak sobie kupię. Nie mogę! Teraz będę jak to niemieckie dziecko, co rozwaliło komputer na CS-ie. Nawet ja nie mam poziomu 9 przetrwania. A siekiera strażacka chociaż? No dobra, muszę się zadowolić siekierą strażacką. Ja ci kurwa zadowolę siekierą strażacką. A on, tylko on handluje z nami? Nie. Bo ja chcę jeszcze zioło kupić. Nie wiem, kto sprzedaje zioło. Nie, zioło sobie też możemy pozbierać, ale dobra, kończymy. Kończymy. Jeszcze chodź, pomówimy z Rahimem o gnieździe. Dobrze. Tak, żeby nas nie wczytało gdzieś kuźwa w innym miejscu. Aaaa, znowu źle pobiegłam. Na dach. On gdzieś... Aha, całkiem na dach. Tak. Ale to... Po schodach na samą górę. Aaaa, w dupę jeża. Chciałam się kochanie! Przyjechać. Nie w dupę jeża i nie zadowalamy się siekierą, idziemy do Rahima na dach. Jane. Siema, Said Rahim. Mówił, że znaleźliście środki. Może wybuchowe. Teraz udać się spać. Spaść. Jade mu je dała. Said kiedyś był o, Jade mu dała. A my ją bronimy. Zibrot! Boże, nie szkodzi. Gra o tron. Się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... Taka Zosia Samosia. I wykonam go co do litery, obiecuję. Ja w ogóle wykonam go co do litery? Teraz cię nie przekonam, no. Nie? To jest w ogóle po polsku? Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy. Chyba powinno być co do joty, ale... Więc jesteśmy umówieni? No. Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak. Jesteśmy ale ja nie chcę być z nim umówioną, mnie nie kręci. Trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Nie jest taki najgorszy, ale ja bym go ze sobą wzięła. Chcę z nim o tym pogadać. On miał super plan, ma super pomysł, chce wszystko wybuchnąć i ja... Mam chcesz zaruchać jego siostrę, czy nie? Chcę zaruchać jego siostrę, no to on zostaje w domu! Ale ja nie chcę mu odbierać tej frajdy! On zostaje w domu! Albo ruchasz siostrę, albo bierzesz młodego. Biorę młodego. To ja rucham siostrę. No i dobrze, no i kurde, nie mogę go wziąć ze sobą. Kończymy. Na ruchaniu dobrze. Sióstr i zabieraniu młodych. No to się żegnaj. No, to dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Przepraszam za to, że jest krótszy, ale wiecie jak to jest z bólem zęba, prawda? Także cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, nazywam była Młoteczka. Byłam. Trzymajcie się i cześć! Pa.